Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Witamy na kolejnej dyskusji w ramach cyklu Zrozumieć pamięć między reportażem a nauką. Przypomnę, że jest to cykl, w którym zależy nam na tym, żeby zaaranżować taki dialog między światem akademickim a światem pisarzy, reporterów, reporterek. Żeby zastanowić się wspólnie nad tematami związanymi z historią i pamięcią. Organizatorami tego cyklu jest Europejska Sieć Pamięć i Solidarność oraz Dom Spotkań z Historią, a partnerem jest Centrum Badań nad Pamięcią Społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Rozmawialiśmy już o pamięci środowiskowej, o pamięci miasta, pamięci wsi, a dzisiaj naszym tematem będzie pamięć traumatyczna. I mamy tutaj dwoje wspaniałych gości, Michał Bilewicz oraz Katarzyna Surmiak-Domańska. Dzień dobry. Profesor Michał Bilewicz pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Zajmuje się psychologią społeczną i polityczną, a w tym pamięcią zbiorową, mechanizmami pojednania, działaniem traumy i uprzedzeniami. Jest między innymi laureatem Nagrody imienia Navid Stanforda przyznawanej przez Międzynarodowe Towarzystwo Psychologii Politycznej. Zaś Katarzyna Surmiak-Domańska jest reportażystką, pisarką, dziennikarką od 1995 roku związaną z Gazetą Wyborczą. Jest również wykładowczynią w Polskiej Szkole Reportażu. Między innymi autorką Mokradełka, książki, która znalazła się w finale Nagrody Literackiej Nike, albo Ku Klux Klan, Tu mieszka miłość, książki nominowanej do nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. A ja nazywam się Małgorzata Bakier i poprowadzę to spotkanie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o waszych książkach. Z jednej strony jest to Czystka, wydana w wydawnictwie Czarne w 2021 roku i książka, która ukazała się niedawno, Traumaland, Polacy w cieniu przeszłości w wydawnictwie Mando sprzed miesiąca czy dwóch. Pamiętam, że jako studentka Polskiej Szkoły Reportażu, w której Katarzyna wykłada, jak mieliśmy właśnie z tobą spotkanie, rozmawialiśmy o Czystce. To było 2 lata temu, w takim kontekście dosyć świeżo po wybuchu wojny w Ukrainie. I pamiętam to nasze poruszenie tymi historiami tutaj opowiedzianymi. Ta wojna nagle przestała być czymś takim abstrakcyjnym. Każdy miał potrzebę powiedzenia czegoś i czuć było właśnie taki niedosyt tej przestrzeni, w której można by się podzielić jakoś swoimi przemyśleniami. I o tym właśnie pamiętałam, kiedy na półce zobaczyłam, tak w cudzysłowie, książkę Traumaland, która mam wrażenie, że próbuje nam wiele rzeczy wyjaśnić z tego, co się z nami dzieje, z naszą pamięcią. Tak dużo zostało już napisane i powiedziane o polskiej pamięci, ale z perspektywy historycznej czy socjologicznej, kulturoznawczej chyba nie tak dużo, a może znacznie za mało z perspektywy psychologicznej. Więc może zaczniemy od takiego pytania. Skieruję je najpierw do Michała. W jakich okolicznościach, czy skąd zrodził się pomysł na tę książkę? Piszesz w niej między innymi, że nie jest to klasyczna forma wypowiedzi akademickiej psychologa, że raczej psychologowie piszą artykuły do czasopism. Jaka jest geneza tej książki? Znaczy, nie, ona jest dosyć, nie mam dobrej opowieści. W reportażu opowieści są bardzo ważne. W literaturze naukowej opowieści nie są ważnym elementem narracji, więc ja też nie będę miał dobrej opowieści o tym, bo początek był dosyć banalny. To był taki
Przez ileś lat w moim zespole, w Centrum Badań nad Uprzedzeniami, prowadziliśmy różne badania na temat pamięci zbiorowej, znaczy psychologicznych aspektów pamięci zbiorowej i tego, co powoduje, że ludzie zniekształcają historię, na ile różne motywacje indywidualne na to wpływają. Potem te badania przesunęły się trochę w stronę właśnie traumatycznej historii i tego, jak doświadczenie przeszłej traumy może wpływać na dzisiejsze zachowania ludzi, ich postrzeganie rzeczywistości politycznej, wiarę w teorie spiskowe. I po jakimś czasie to podsumowałem w formie takiego artykułu naukowego, przeglądowego w Current Opinion in Psychology. I na tym ta cała historia by się skończyła i zapewne nikt z Państwa by nigdy nie usłyszał w ogóle o tych badaniach. Gdzieś tam by to sobie istniało w naukowym obiegu literatury, znaczy w obiegu literatury naukowej. I wtedy zadzwonił do mnie redaktor z wydawnictwa Mando, który wyjechał na taki program spotkań, to jest wydawnictwo chrześcijańskie w ogóle, znaczy wydawnictwo Mando się wcześniej nazywało wydawnictwem WAM i to jest wydawnictwo jezuickie. I redaktor tego wydawnictwa pojechał do Izraela na spotkanie inteligencji katolickiej z Polski z ich rówieśnikami, inteligentami żydowskimi, ale też z takich bardzo właśnie religijnych środowisk. I w czasie tych rozmów oni doszli do wniosku, że w gruncie rzeczy różne takie rodzinne sprawy, rodzinne doświadczenia wśród tych polskich intelektualistów były dosyć zbliżone i różne takie problemy też z tego wynikające, nieporozumienia, przemilczenia w rodzinach, podobne do tego, czego doświadczali ci Izraelczycy. I dla niego to było zdumiewające odkrycie, prawda? Bo o tej traumie żydowskiej napisano bardzo wiele, o traumie Holokaustu napisano bardzo wiele. I on wrócił do Polski z takim przekonaniem, że on by chciał przeczytać coś o tej traumie polskiej kiedyś. I zapytał się Zuzanny Radzik, z którą się znamy z pracy w Forum Dialogu. Zapytał się Zuzanny Radzik, czy ona wie o kimś, kto tym się zajmuje w Polsce. I ona wskazała na mnie. No i tenże właśnie redaktor Olaf Pietek z wydawnictwa WAM zadzwonił do mnie i zapytał się, czy ja nie chciałbym napisać takiej książki. Ja byłem trochę zmieszany i tak zaskoczony tym, bo nigdy nie napisałem żadnej książki wcześniej, znaczy takiej poza książkami stricte naukowymi. Ale zaczęliśmy rozmawiać o tym i pomyślałem sobie, to jest może ta wielka szansa, żeby opowiedzieć o tych badaniach psychologicznych w jakiś taki sposób bardziej ludzki. I żebyśmy mogli wszyscy porozmawiać o tym, jak ta przeszłość na nas wpływa. I taki był początek tej książki. A potem przez 2 lata ją pisałem i się ukazała. Mam poczucie, czytając tą książkę, miałam, że kontekst wojny w Ukrainie był istotny w trakcie pisania jej. No tak, na kilku poziomach. To znaczy, po pierwsze, psychologowie są w ogóle, szczególnie psychologowie społeczni i psycholożki społeczne, ale w ogóle psychologowie zwykle podejmują w swoich badaniach różne takie aktualne tematy. To znaczy, jeżeli się dzieje pandemia, to nagle wszyscy psychologowie społeczni badają pandemię. Jak się dzieje wojna, to nagle bardzo wielu psychologów i psycholożek bada następstwa psychologiczne wojny. No i tak trochę było też wtedy. To znaczy, zaczęliśmy bardzo intensywnie badać uchodźców trafiających do Polski. Ale dla mnie to też było takie bardzo osobiste doświadczenie, bo w tym czasie przyjęliśmy rodzinę uchodźców do nas, do domu i mieszkaliśmy z rodziną uchodźczą przez 3 miesiące. I to był bardzo trudny czas, taki bardzo, nie wiem, jak czasami rozmawiam z ludźmi, którzy pracują z uchodźcami i są wykwalifikowani aktywistami organizacji pozarządowych i tak dalej, to oni zwykle mówią, że to jest coś takiego ważnego, że mają poczucie, że było coś istotnego, to daje im jakiś sens. Ja wtedy miałem poczucie, że jestem jakoś zdewastowany zupełnie tą sytuacją i jak rozmawiałem z innymi ludźmi, którzy gościli u siebie Ukraińców, to też zwykle dla nich to było bardzo trudne doświadczenie. I to nie chodziło tylko o to, że trzeba było pomagać w znalezieniu szkoły, znalezieniu pracy, gotować więcej i tak dalej. Z tym sobie dawaliśmy radę. Ale że nagle zaczynamy żyć z ludźmi,
którzy trafiają do nas sami będąc w tym, co psychologia nazywa acute stress disorder, czyli zespół stresu ostrego. Czyli to nie to PTSD, które następuje później, o którym się uczymy na studiach trochę, ale w stanie tego ostrego stresu, kiedy oni zachowują się w jakiś sposób zupełnie irracjonalny, kiedy nagle myślimy sobie, ojej, jak matka może tak traktować dziecko, prawda? I czujemy jakąś złość wobec niej. Ale potem sobie uświadamiam zaraz, no ona działa jak człowiek właśnie w sytuacji, w której przed chwilą wyszedł z bombardowanego budynku, gdzie w piwnicy spędził tydzień, tak? I nagle ucieka z takiego miejsca. I różne takie reakcje, które są dla człowieka nie będącego psychologiem zupełnie niezrozumiałe, nawet dla psychologa, który ma, wydaje się, tą wiedzę, w takich codziennych sytuacjach są trudne do pojęcia. No i potem jak sobie człowiek pomyśli, że to jest doświadczenie, które w tym kraju miały miliony ludzi i oni z tej sytuacji nie mogli łatwo wyjść. To nie było tak, że oni sobie trafili potem do jakiejś fajnej Kanady bezpiecznej, czy nawet tej Polski, w której my dzisiaj żyjemy, tylko oni trafili do tego kraju, który opisuje Marcin Zaręba w Wielkiej Trwodze. Tak? No to nie jest łatwe wyjście z tej sytuacji stresu ostrego i to musiało w jakiś sposób na nas wszystkich wpłynąć, tak? Potem i kształtować kolejne pokolenia. I to myślę, że w dużym stopniu wpłynęło potem na to, że się, na to, co w tej książce jest po prostu. Tak? Obie te książki jakby nie dosyć, że mówią o tych wydarzeniach, które znamy z historii, to one obie jakby są, pojawiają się w kontekście takiej, no powiedzmy, historii znowu przez duże H, w której zaczynamy dzisiaj, czy od kilku lat żyjemy. Kontekstem tutaj wspomniałam tę wojnę w Ukrainie, natomiast ty, Kasiu, mówisz o tym, że to pandemia i lockdown były takim jakby pretekstem, które sprawiły, że zaczęłaś pisać tę książkę. Czy możesz powiedzieć, jak ona się, pomysł na nią i koncepcja, jak się w twojej głowie rodziła? Tak, no u mnie nie było właściwie takiego pomysłu na książkę, tylko ja myślę, że w ogóle ta książka się wzięła z takiej prokrastynacji. To znaczy siedziałam, coś sobie pisałam, no na bieżąco pracuję w Gazecie Wyborczej, w związku z tym piszę różne teksty i no i czasami człowiek po prostu coś tam zaczyna sobie bazgrać gdzieś na boku i nie wiem, miałam jakąś taką potrzebę tworzenia jakichś takich scenek, obrazów na temat mojej babci, której nigdy nie poznałam. Nie wiem, być może impulsem, tak naprawdę pierwszym impulsem było to, że na Facebooku ktoś napisał o jakiejś swojej babci, że moja babcia kończy 90 lat i ją strasznie kocham i babcia jest wspaniała i zawsze gotowała mi pierogi, nauczyła mnie wielu rzeczy. Chyba to było coś takiego, czyli to był taki, nie wiem, takie ukłucie zazdrości może, bo ja wtedy sobie zdałam sprawę z tego, że jestem bezbabciowcem, że ja tak naprawdę z jedną babcią właściwie w ogóle nie miałam kontaktu, a drugiej babci nie znałam, bo ona zmarła przed moim urodzeniem. I jakby zaczęłam sobie zdawać sprawę z tego, że przez to no w moim życiu jest odczuwalny jakiś taki deficyt, o właśnie, może im jestem starsza, tym bardziej właśnie ten deficyt odczuwam, co wydaje się takie trochę paradoksalne, ale tak właśnie jest. I zaczęłam sobie jakoś tak po prostu szkicować za pomocą słów obraz tej mojej babci. To tak naprawdę zaczęło się od tego. Wiedziałam tylko tyle, że ona, no, że mieszkała pod Lwowem, że oczywiście, no, mając świadomość tego, czym była rzeź wołyńsko-galicyjska i wiedziałam oczywiście, że babcia i mój ojciec, moja ciocia i stryj byli ocaleńcami z tej rzezi. Oni zawsze o tym mówili bardzo oględnie i tak właściwie bagatelizując, na zasadzie, że właściwie nic takiego strasznego się nie stało. No, wojna się skończyła, trafili na ziemię odzyskane. A co do mojej babci, to ona zmarła przed moim urodzeniem w szpitalu psychiatrycznym. I to jest niesamowite, że ja będąc osobą dojrzałą, jakoś w ogóle nie kojarzyłam tych dwóch spraw, to znaczy z jednej strony szpital psychiatryczny i kobieta, która tam umiera w wieku 60 zaledwie lat, no a z drugiej strony właśnie to doświadczenie rzezi, prawda, i jakoś tych faktów nie łączyłam, mimo że one przecież się narzucają.
Dlatego, że nikt w mojej rodzinie ich nie łączył. Także coś takiego jest, że jak piszemy, to musimy po prostu zmierzyć się ze zdaniem, z frazą, ze słowem. Kiedy te myśli tak nam się tłoczą w głowie, one są chaotyczne, często nie kończymy tych myśli, ucinamy je w połowie. Kiedy piszemy, to wymusza pewną dyscyplinę i zaczęłam spisywać losy mojej babci, tak próbować za wszelką cenę jakby zrekonstruować jej postać. I te zdania doprowadzone do końca, które miały podmiot, orzeczenie, które musiało być logiczne, prawda? Nagle zaczęłam łączyć kropki, nagle zrozumiałam, co tak naprawdę się wydarzyło w mojej rodzinie. Czy zrozumiałam, czy też zaczęłam podejrzewać i zrozumiałam, że może należy napisać nie tyle o tym, jaka była babcia, tylko co ją spotkało. A kiedy właśnie już zaczęłam tak wyostrzać obraz tej mojej babci Frani, no to nagle zaczął mi się wyłaniać też obraz tego mojego ojca, o którym w ogóle nie myślałam wcześniej, że w ogóle w tej opowieści będzie ona, a się on okazuje nagle stał się niesłychanie wyraźny. I ja sobie to pisałam jeszcze przed pandemią, tak sobie coś tam szkicowałam, nawet jeszcze przed pandemią, pamiętam w lutym udało mi się pojechać do Ukrainy, jeszcze przed wybuchem wojny, przed wybuchem pandemii, bo mówimy o roku 2020, po to, żeby odnaleźć właśnie to miejsce, gdzie stał nasz dom, gdzie odbywały się te wszystkie straszne rzeczy. I to był ostatni moment, bo potem już granice były zamknięte ze względu na pandemię. Ja miałam wtedy inny plan, rzeczywiście miałam lecieć do Afryki, pisać książkę o Afryce, o Liberii. Miałam już wszystko tam ustalone, czekano tam na mnie, miałam wizy i akredytacje dziennikarskie, wszystko. No i odwołano lot oczywiście i zostałam, tak jak wielu innych reporterów, zablokowana tutaj w Polsce i pomyślałam sobie, że może to jest jakiś znak, że w takim razie trzeba przyspieszyć pracę właśnie nad tą książką o babci. No i faktycznie tak myślę, że dobrze, znaczy w pewnym sensie dobrze się stało w takim, że to był ostatni czas, okres, ostatni dzwonek na to, żeby jeszcze porozmawiać z moim ojcem, który już był starym człowiekiem, umarł w zeszłym roku. No ale właśnie, gdybym najpierw wybrała inną kolejność, no to pewnie bym już z ojcem nie porozmawiała i wiele, wiele rzeczy, znaczy i tak jest ciągle wiele jakichś takich znaków zapytania i luk w tej historii, ale niewątpliwie byłoby ich dużo więcej. Powiedziałaś o tym łączeniu kropek. Mam takie poczucie też jakby z własnych doświadczeń prób pisarskich, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, że to jest jakby wydobycie tych postaci z takiego jakby nieistnienia, prawda? Sprawienie, że stają się bohaterami, że w ich życie wpisana jest pewna historia, pewien ciąg właśnie logiczny, że to zaczyna mieć sens, a to, co pamiętasz, jest konsekwencją czegoś, co było wcześniej. Ja w ogóle miałam takie poczucie cały czas takiego poruszania się po jakimś takim niedozwolonym trochę dla mnie terenie. Strasznie dziwne, nie wiem jak to wytłumaczyć właściwie, ale jakiejś takiej pewnej nielojalności, że ja nie wiem, przekraczam jakieś granice. W takim sensie, że przeszłość mojej rodziny, ona nigdy nie była ukrywana. Ja właściwie nie było tak, że mi nie odpowiadano na pytanie. Jeżeli o coś pytałam, to mi odpowiadano. Na przykład pamiętam, jak byłam mała i zapytałam, dowiedziałam się, że dzieci mają dwie babcie. To było dla mnie zaskoczenie, bo ja miałam tylko jedną tą babcię od strony mamy. A dzieci mi mówią, że one mają po dwie babcie i ja się bardzo dziwiłam. Mówię, nie, ale to ja mam jedną. Nie, niemożliwe, mówią te dzieci właśnie w szkole podstawowej. Dopytaj się. No i ja się dopytałam i mówię, a czy ja nie mam drugiej babci? I wtedy usłyszałam, twoją babcię zabrała Bozia. I to było jedyne, czego się dowiedziałam. I pamiętam, że to z dzieciństwa, to słowo Bozia, ta Bozia mi się kojarzyła z jakąś straszliwą postacią, która po prostu zabiera dzieciom babcię. I nawet jak chodziłam do kościoła, to pamiętam bardzo wyraźnie w kościele Zbawiciela, jeszcze do dzisiaj wizi ta Bozia właśnie nad misą ze święconą wodą. I właśnie ja zaglądałam za tę figurkę, żeby sprawdzić, czy tam nie jest ukryta moja babcia. No w każdym razie chodzi o to, że przeszłość mojej rodziny była właśnie mi sprzedawana w takich krótkich jakichś zdaniach, obrazach i one miały zawsze jakąś interpretację.
To znaczy, jeżeli ojciec wspominał przeszłość właśnie tą ukraińską na Kresach, to zawsze opowiadał o jakiejś idylli. On zawsze, zanim zaczynał opowiadać o tym, jak przyszli źli Ukraińcy i zaczęli mordować, to zawsze opowiadał, ach, jak tam było pięknie, jak było słonecznie, jak pięknie rosły ogórki, jak pięknie rosła morwa. I zawsze tworzył taki obraz idylliczny, z jakiegoś powodu było mu to widocznie potrzebne. I anegdoty, które opowiadał, one były wszystkie zabawne. To bardzo też ciekawe, jak potem rozmawiałam z niektórymi ocaleńcami starszymi z Holokaustu, to oni mi też przyznawali się do tego, że mają taką skłonność, że jak rozmawiają zwłaszcza z obcymi ludźmi i ci pytają, no jak tam było w tym Auschwitz, to oni zawsze mają taką pokusę, żeby opowiedzieć coś zabawnego. I taka jedna pani... Chyba taka strategia obronna. Tak, coś, tak, to jest jakaś taka dysocjacja i taka pani, pamiętam, w Nowym Jorku, taka Żydówka, już miała z 90 lat, kiedy z nią rozmawiałam, mówi, wie pani, to jest silniejsze ode mnie. Jak mnie pytają, jak było tam w tym obozie, ona była w jakimś obozie pracy w Częstochowie, no też strasznie tam było. I ja zawsze opowiadam coś zabawnego. Tak, ja nie wiem, ci moi znajomi to mają takie wrażenie, że to jakiś bal był po prostu, a nie wojna. I mówi, ja to jest silniejsze ode mnie, ja nie mogę nic z tym zrobić, coś takiego jest. Więc myślę, że mój ojciec też jakoś tak miał. Więc ja dostawałam takie anegdoty, z których zawsze wypadało się śmiać. No a ja nagle popełniłam jakąś nielojalność, bo ja nagle przyjrzałam się jeszcze raz tym anegdotom i zaczęłam starać się je zrozumieć, co się naprawdę za nimi kryje. Czyli jakby nie zmieniając faktu, bo fakty nie doszły żadne nowe, prawda? Tylko zaczęłam je inaczej rozumieć i zaczęłam je jakby reinterpretować. O. Tutaj właśnie otworzyłam sobie twoją książkę na stronie, gdzie jest jedna z takich scen rodzinnych. To pozwolę sobie to przeczytać, bo ona jest właśnie taka, w taki ma wydźwięk taki zasadniczo dosyć zabawny. Moje próby ustalenia czegoś na temat przodków przebiegały według podobnego schematu. Zaczyna się od tego, że ojciec nie słyszy. Powtarzam pytanie. On przenosi na mnie zdziwione oczy. Czyżby te niezwykłe słowa były skierowane do niego? Ale jakie babcie? No twoje. Co wiesz o swoich babciach? Ojciec wodzi wzrokiem po nieistniejącej publiczności. Czy wszyscy widzą, co się dzieje? Co człowiek ma odpowiedzieć na tak przedziwne pytanie? Później pominę kawałek, opowiedz o niej, czyli była Ukrainką, zaciekawiam się. Ojciec wydobywa z siebie krótki śmiech bez otwierania ust. Właściwie nie śmiech, tylko żachnięcie. Kręci głową, nie mogąc nadziwić się, jak bardzo świat moich pytań odstaje od jego świata. Bardzo obrazowa sytuacja. Jeszcze przejdziemy za chwilę do tego podtrzymywania tych traum, tego milczenia w rodzinie, ale chciałabym jeszcze was poprosić o to takie odniesienie się nawzajem do tych swoich książek, bo zasadniczo wydaje mi się, że mówią one jakby takim bardzo podobnym głosem. Mówią o przeszłości wojennej. Tematem czystki jest w dużej mierze rzeź wołyńska, ale też tak pochodzenie wiejskie i traumatyczne, jakby pamięć z tym związana. Ale też później to, co się dzieje z tą przeszłością i z pamięcią, jak ta trauma jest transmitowana dalej. Jak czytaliście swoje książki, Michale, to jakie wrażenia w tobie zostały? Ja myślę, że my rzeczywiście obsujemy z bardzo podobną materią, tylko podchodzimy do niej z zupełnie innymi narzędziami, inną refleksją. Jak czytałem Czystkę, to znaczy, tam są w ogóle fragmenty psychologiczne, które są znakomite właśnie, podsumowujące trochę, czy wykorzystujące badania psychologów klinicznych, psychiatrów nad traumą, dziedziczeniem PTSD. Myślę, że podobnie sceptycznie podchodzimy do epigenetyki tutaj, chociaż tam się pojawia w którymś momencie ta właśnie w tej historii ojca, tak, młodego Bronusia, kropka DNA, prawda? Ale rozumiem jako metafora, bo chyba oboje dosyć sceptycznie podchodzimy do tego, że następuje jakieś, nie wiem, biologiczne dziedziczenie, ale oboje też pokazujemy to, jak pokolenie straumatyzowane w bardzo specyficzny sposób przekazało nam
pewne swoje lęki, obawy, sposoby myślenia o świecie. Przy czym moja książka jest zdecydowanie bardziej o współczesnej Polsce. To znaczy ja staram się zrozumieć dzisiejszą Polskę, dzisiejszych Polaków i to, jak ta przeszłość może determinować różne nasze nadwrażliwości dzisiaj. Tylko niewielka część tej książki dotyczy na przykład badań psychologicznych prowadzonych bezpośrednio po wojnie, które z dużym zaskoczeniem odkryłem w archiwalnych numerach psychologii wychowawczej i innych czasopism psychologicznych, gdzie faktycznie okazuje się, że bezpośrednio po wojnie w Polsce było całkiem spore środowisko badaczek, badaczy, którzy próbowali zastanowić się, jak wojna wpłynęła na stan psychiczny polskiej młodzieży. I byli tym zdumieni w ogóle, co widzieli. To znaczy oni wcześniej, to byli często psychologowie rozwojowi, więc oni wcześniej badali też młodzież przed wojną i mówi, że tu zaszły tak kolosalne zmiany wartości, w świecie wartości, w ich różnego rodzaju nadwrażliwościach, ale też właśnie to, że oni próbują kombinować, radzić sobie, funkcjonować tak, jakby państwa w ogóle nie było, co zresztą w sumie nie jest dziwne, nie? Bezpośrednio po wojnie, ale że oni, jakiś taki straszny właśnie poziom nieufności też wśród nich. I różne takie cechy, na które dzisiaj Polacy narzekają, prawda? Mówimy, ach, ci Polacy tacy nieufni, nie chcą płacić podatków, nie wierzą, prawda? Znaczy państwo też próbują kombinować ciągle, narzekają i to dokładnie to jest to, co oni opisują wśród tego pokolenia bezpośrednio powojennego, co ich tak uderzyło w tym. Więc myślę, że to jest ten jedyny taki pewnie historyczny element tej książki, gdzie patrzę na te badania psychologów w tamtym czasie i próbuję skontrastować się z tym, co my dzisiaj widzimy, badając, nie wiem, właśnie różne zaufanie, skłonność do wiary w teorie spiskowe, jakiś taki negatywizm Polaków i próbuję szukać jakichś powiązań pomiędzy tym, ale też patrząc na inne państwa. Natomiast jeżeli chodzi o czystkę, no to tam to jest no ta trauma wtedy, kiedy ona się dzieje, tak? To znaczy to PTSD no to jest w sumie małą częścią tej opowieści, chociaż ona też pozwala zrozumieć, dlaczego właśnie mamy taką sytuację, w której właśnie kilkuletni chłopiec staje się głową rodziny de facto, tak? To znaczy tym, który decyduje o tym, gdzie mają iść. Ta sytuacja, znaczy ta cała literatura kliniczna, ona jest stosowana tutaj dla mnie przez autorkę do tego, żeby właśnie wyjaśnić zachowanie poszczególnych ludzi w swojej rodzinie wobec wielkiej traumy. I to nie jest jedyna książka. Ktoś napisał niedawno na Twitterze, że mieliśmy okres historii ludowych i ostatnie parę lat to były książki o historii ludowej, odkrywanie historii ludowej. A teraz wygląda na to, że czeka nas odkrywanie historii traumatycznej, znaczy tej traumy wojennej. To znaczy trauma wojenna już nie tylko tak jak w książkach na przykład Mikołaja Grünberga jako doświadczenie Żydów, czyli tej grupy, która straciła 90% swojej populacji w Polsce, ale w ogóle Polaków, którzy można powiedzieć stracili, ktoś by mógł powiedzieć tylko 10% swojej populacji, no ale zaraz, w bardzo krótkim czasie stracić 10% populacji i być świadkiem i być jakby w miejscu, gdzie dzieją się te wszystkie rzeczy. I to myślę o Wołyniu. Anna Janko pisze o Zamojszczyźnie, tak? Coraz więcej tych prac jakby pokazuje, tych znakomitych reportaży, pokazuje co w polskich rodzinach pozostało też, co można odkryć w historii polskich rodzin. Praktycznie w każdej tej takiej rodzinie są traumatyczne historie z czasów wojennych. No, ja mogę powiedzieć, że bardzo żałuję, że pana książka się nie ukazała przed moją i że nie mogłam jej przeczytać właśnie, kiedy przystępowałam do pracy nad tą moją książką, bo pewnie bym ją pisała po prostu śmielej, o może tak, bo ja po prostu jakby poruszałam się po takim obszarze, który był dla mnie zupełnie nowy. Ja właściwie sama dochodziłam do tych wniosków i miałam takie poczucie, że to, co się działo w mojej rodzinie, czy to, co dzieje się nadal w mojej rodzinie, to jest wyłącznie jakaś moja bardzo indywidualna sprawa. To może też dlatego tak długo mnie blokowało przed napisaniem tej książki, bo myślę sobie, że to przecież jest
jest wyłącznie o mnie, prawda, że my jesteśmy tacy inni. Mój dom zawsze był, mnie się zawsze miałam wrażenie, że mój dom jest inny od domów moich rówieśników, że jest trochę dziwny, że mój ojciec jest trochę inny niż inni ojcowie, no ale kogoś to mogło obchodzić. I takie książki jak pana właśnie mi nagle pokazują, że ja nie jestem sama z taką historią, że ja nie jestem sama z takim doświadczeniem, że nas jest więcej ludzi, którzy byli wychowywani przez ludzi, którzy w sposób traumatyczny doświadczyli II wojny światowej i z jakichś powodów tej traumy nie przepracowali. Nie przepracowali, bo nie umieli, bo nie mieli narzędzi, a może też nie wolno im było przepracować tej traumy. Teraz tak, druga rzecz, która mnie blokowała, to jest to, że jest mnóstwo książek poświęconych Holokaustowi, zagładzie Żydów i w ogóle doświadczeniom ludności żydowskiej. Tych książek jest mnóstwo. To są książki i faktograficzne, i takie naprawdę psychologiczne, o traumach, o przenoszeniu traum, no właściwie we wszelkiej postaci. Ja nie wiem, przez długi czas miałam takie poczucie, że ja z tą, że tak powiem, traumą czysto polską, że tak właściwie nie wiem, że taki kompleks może, że to jest może mniej ważne. Bo mówimy my Polacy, owszem, tylko jednak jest różnica, w czasie wojny była różnica między Żydem a nie Żydem, przynajmniej w takim kontekście, że ktoś miał stygmat żydowski czy nie, ponieważ jeden musiał mieszkać w getcie, a drugi nie musiał. I to jest absolutnie różnica, która nie pozwala jakby tych historii włożyć do jednego worka, tak mi się wydaje. Jedni ludzie byli skazani na eksterminację, a drudzy nie byli skazani, też ginęli, no ale powiedzmy, że mieli szansę ocaleć, właściwie mogli ocaleć. Więc różnica jest ogromna i tamta historia właśnie żydowska, mam wrażenie, została opowiedziana, a ta nasza nie. I tak jakby, to znaczy jest opowiedziana, tylko zupełnie z jakiejś innej perspektywy. No ja się, dzieciństwo moje przypadało na lata 70., kiedy o II wojnie światowej mówiło się w szkole cały czas, bez końca. No wszystkie akademie przecież w szkole, ja nie pamiętam, że była jakaś akademia, żeby nie było jakiegoś elementu wojennego, tylko że mówienie o wojnie to było mówienie o żołnierzach, wyłącznie o żołnierzach. W podręcznikach były historie bitew, prawda, generałów i tak było, więc znowu u mnie również, tak jak u mojego ojca, który również z przyczyn politycznych pewnie nie za bardzo mógł w czasach swojej młodości opowiadać o tym, że musiał wyjeżdżać z Kresów, prawda, które nagle nie wiadomo dlaczego już nie są polskie, tylko należą do Związku Radzieckiego. Ojciec miał w dowodzie osobistym urodzony w Związku Radzieckim, prawda, więc on nie mógł o tym mówić, natomiast ja również jakoś miałam takie poczucie, że z różnych powodów właśnie, że ta, nie wiem, historia mojej rodziny jest w ogóle nieważna. Po pierwsze, ojciec zawsze ją bagatelizował, jak o coś pytałam, to zawsze się tam uśmiechał i zbywał mnie kilkoma zdaniami albo właśnie zabawnymi anegdotami, ale również przez długi czas ja miałam taki kompleks, że ja z tymi swoimi, nie wiem, jakimś zamordowaną ciocią, jakąś zamordowanym stryjem, czy moją babcią, która popadła w obłęd w 1944, to właściwie nie mam co... Tak, że to jest za mało, że to jest taka mniejsza trauma, taka trochę gorsza może. Wspomniałeś Mikołaja Grünberga, ja pamiętam takie jedną relację ocalałej z zagłady mieszkającej w Izraelu, która mną tak... którą jakby jedną z tych wartą takiej bardziej zapamiętania. Była to kobieta, która mówiła, że przez bardzo długi czas ona była przekonana, że zanim się urodziła, świat nie istniał, że świat się zaczął w momencie, kiedy ona się urodziła. I tak właśnie patrzę tutaj na okładki waszych książek, które są w takich niespokojnych kolorach, i te wymarzane twarze, ta właśnie przeszłość, której tu nie ma, ta czystka, to znaczenie takie podwójne, symbolika tego tytułu, a z drugiej strony tutaj to zrównany z ziemią Muranów i ta dziewczynka patrząca, i rzeczywiście to jest taki moment jakby tego końca wojny, taka cezura,
poza którą jakby nie ma świata, nie ma tej pamięci. Jest to milczenie, z którym się zostaje, którego się nie opowiada poza tymi oficjalnymi narracjami. Ale jednak ta trauma przenosi się i zostaje z nami, przenosi się poprzez różne media. I tutaj wspomnieliście już częściowo, zostawia ślad na ciele, w psychice, w wychowaniu dzieci, w kulturze. To, co u was jest obecne w obu tych książkach, to jest to, że właśnie trauma nie jest tylko, nie należy tylko do tego pokolenia, które doświadczyło wojny, ale też jest udziałem tego pokolenia kolejnego. Mówisz też dużo o tej wtórnej traumatyzacji poprzez kulturę, Michale. Myślę, że to jest coś bardzo ważnego, o czym jeszcze jakby niedostatecznie dużo wiemy i nie mamy świadomości tego, jak uczestnictwo w kulturze, w której jesteśmy, wpływa na nas. To jest coś, przed czym trochę się wzbraniają psychiatrzy, bo w kryteriach diagnostycznych PTSD bardzo ważne jest to, że trzeba doświadczyć traumatycznego stresora osobiście, czyli albo trzeba być na linii frontu, albo być ofiarą powodzi, albo trzęsienia ziemi. Tak? I potem to się trochę rozszerzyło i w kryteriach diagnostycznych PTSD dzisiaj, czyli w nowych podręcznikach DSM i CD, gdzie się te choroby systematyzuje, no to się mówi, że PTSD może też być u osób, które na przykład są u terapeutów, którzy pracują z osobami straumatyzowanymi, albo u ratowników medycznych, którzy udzielają pomocy na tych terenach. Czyli to już nie jest bezpośrednie doświadczenie, tylko to jest na przykład wypalenie zawodowe wynikające z kontaktu z osobą straumatyzowaną. No i ostatnio coraz więcej prac pokazuje, że PTSD, znaczy te wszystkie typowe objawy PTSD, czyli właśnie powracające natrętne myśli o tym wydarzeniu, jednocześnie próba odsunięcia tych myśli, unikanie jakichkolwiek myśli, które mogłyby się kojarzyć z tym wydarzeniem, czy w końcu jakaś taka ogólna nadpobudliwość, nerwowość wynikająca z tego. Te wszystkie symptomy widać też u ludzi, którzy na przykład oglądają te rzeczy w telewizji. Na przykład jest zamach w trakcie maratonu w Bostonie, tak? Zamach dokonany przez zamachowców czeczeńskich, fundamentalistów islamskich tam w tym. I dużo ludzi ogląda to i może w telewizji widzieć bezpośrednio, jakby prawie uczestniczyć w tym, tak? I potem widzimy, że faktycznie u nich się pojawiają te objawy. Psychiatrzy mają z tym problem, mówią, no to nie jest pełne PTSD, bo oni nie są straumatyzowani, no ale mają objawy dokładnie takie, jak ci ludzie, którzy gdzieś byli w najbliższym otoczeniu, tak? Którzy uczestniczyli w tym maratonie. I myślę, że to jest coś, co niedługo zobaczymy też w tych podręcznikach w kategoriach diagnostycznych PTSD, że będzie coraz więcej zwracanej uwagi na tą traumatyzację, która jest wynikiem jakichś doświadczeń już nie ludzi bezpośrednio związanych, tak jak na przykład prowadziliśmy badania młodzieży odwiedzającej Muzeum Auschwitz. Tak, bardzo wielu polskich uczniów trafia do tego miejsca w ramach takich wycieczek szkolnych, między zwiedzaniem Wieliczki a zwiedzaniem Krakowa, tak? Między Wawelem a Wieliczką, 2 godziny, 3 godziny w Auschwitz. I potem wracają i nauczyciele nie nawiązują do tego, nie pracują z nimi. No i to, co w tym badaniu zobaczyliśmy, no to, że faktycznie 15% młodych ludzi, szczególnie tych najbardziej empatycznych, tych, którzy najbardziej przeżyli to, którzy, można powiedzieć, odrobili tą lekcję najlepiej, tak? Miesiąc później ma problemy z zasypianiem, powracające właśnie te intruzywne myśli, no, typowe objawy PTSD. Czy na przykład inne objawy, o których pisze też w czystce Katarzyna w Surmiach-Domańska, czyli te związane z somatyzacjami, tak? Czyli różne jakieś bóle, prawda? Nie dające się wyjaśnić, bóle głowy jakieś, prawda? I to z kolei badają izraelscy psychiatrzy, którzy badają, no znowu, bardzo duże grupy izraelskiej młodzieży, które przyjeżdżają w ostatniej klasie szkół średnich do Polski bezpośrednio przed służbą wojskową. I też nagle widzimy, że tam też się to pojawia, tak? Jakieś problemy, których się nie da wyjaśnić inaczej niż przez to,
czego doświadczają w tych miejscach. Czyli znowu sposób, w jaki my opowiadamy tą historię wojny, to, co pokazujemy młodym ludziom w Polsce bardzo często, tak? Znaczy to są nawet, nie wiem, no, moje dziecko wróciło z przedszkola i zaczęło mi śpiewać piosenki legionowe, które tam śpiewali. No to są jakieś w ogóle straszne historie o zbrodniach, tak jak ta kołysanka nieszczęsna. O mój rozmarynie. O bagnetach. Jest, tak, ze zwrotką, której tam nie ma. Tak, o mój rozmarynie ze zwrotką o bagnetach, którą się śpiewa. To była kołysanka rzeczywiście, którą mama mi śpiewała, no bo mój dziadek był w legionach, prawda? Więc my nawet nie myślimy, że to jest jakaś traumatyzująca treść. To są takie naturalne treści kultury u nas, ale my je serwujemy po prostu stale kolejnym pokoleniom. Ale no właśnie, jak to jest, że ta kultura jest taka przepełniona tą martyrologią z jednej strony i tą traumą. Pamiętam chociażby twój komentarz na mediach społecznościowych, kiedy Elon Musk ze swoim synkiem odwiedził Auschwitz ostatnio, że jakby coś się tutaj nie do końca tak, jak powinno, wydarzyło. Pamiętam swój zresztą pobyt w Auschwitz jako nastolatka ze szkołą, gdzie no, skończyło się migreną, delikatnie mówiąc. I faktycznie jest to wystawienie na takie treści, po których jakby później młodzi ludzie nie mają żadnej możliwości jakby opowiedzieć o tym, nie ma tutaj żadnego takiego zaplecza, żeby się nimi zaopiekować, wyjaśnić coś. Jeszcze tylko dodam Borowskiego. Znaczy dla mnie to jest najbardziej jakieś niebywałe zupełnie, że tego Borowskiego dajemy jako, on jest na liście lektur szkolnych od zawsze i pewnie będzie zawsze. To jest z całej literatury Auschwitz, to jest chyba najbardziej taka. No to jest właśnie taka lektura, po której autor popełnia samobójstwo po jej napisaniu, tak? To znaczy to rzeczywiście jest, to co tam jest opisane jest bez, znaczy właśnie to jest, że w różnych tych sytuacjach, prawda, jak rozmawiamy z ocalałymi, to oni często próbują szukać jakichś właśnie humorystycznych historii albo opowiedzieć nam, jak oni próbowali sobie radzić, jeżeli w ogóle próbują, jeżeli mówią w ogóle o tym, bo w większości, nie wiem, żydowskich rodzin się w ogóle o tym nie mówiło, tak, o doświadczeniach wojennych, ale jeżeli się już mówiło, no to się mówiło o tych próbach radzenia sobie, tak? Nawet nie wiem, jak mówimy o ludziach, którzy byli w gettach czy ten, no to oni próbowali, nie wiem, tutaj w kuchni jakiejś gotować dla najuboższych albo, nie wiem, spisywać relacje, no coś robić, tak? Pomagać swoim najbliższym. Natomiast u tego Borowskiego tego nie ma. Znaczy tam są ludzie już pozbawieni woli życia, tak? Znaczy ci zmuzułmanieni i to jest historia, która jest prawdziwa, ona jest bardzo ekstremalna, ona dotyczy bardzo, bardzo jakby w sumie rzadkiego doświadczenia w tej sytuacji, bardzo ekstremalnego i my je dajemy bardzo wcześnie i jednocześnie podaje je nauczyciel, który nie jest w ogóle przygotowany do tego, żeby o tym rozmawiać w sposób wrażliwy i taki, który młodzież jest w stanie jakoś przez to przeprawić przez tą lekturę. Ja mam jeszcze taką myśl, bo oczywiście cały czas interesuje mnie bardzo ten temat i ciągle właśnie szukam odpowiedzi na pytanie, dlaczego, jak można właśnie podawać dzieciom chociażby takie treści i omawiać, nie wiem, środki artystyczne tak użyte przez Borowskiego w tej prozie, prawda, a w ten sposób jakby nie komentować tego od strony jakiejś psychologicznej. I wydaje mi się, że jednak nie bez znaczenia jest to, że u nas w Polsce po wojnie no, zatriumfował stalinizm, a wraz z nim psychologia, psychoanaliza były uznawane za nauki wywrotowe. Tutaj raczej pan pewnie mniej więcej na ten temat mógłby powiedzieć, ale to chyba nie jest bez znaczenia. No, ci ludzie, którzy właśnie przeprowadzali jeszcze w 1946 roku te badania nad stanem psychiki ludzi po wojnie, czyli profesor Baley i jego zespół, no to chyba zamknięto im w ogóle ten zakład higieny psychicznej, gdzie oni prowadzili te badania. Wszelka psychoanaliza była uważana i psychologia za naukę wywrotową i zaczął rząd ten pawłowizm, prawda, czyli taki behawioryzm, tak, nie, przepraszam, nie chcę wchodzić za bardzo w ten obszar, na którym się nie znam, ale trochę o tym czytam. Ja mam takie wrażenie, że to gdzieś pokutuje ciągle w nas, to znaczy taka jakby lekceważący stosunek do traum i do tego, że człowiek, traumy to przecież są związane z psychoanalizą, prawda, że to jednak jest tak, że jeżeli teraz mamy socrealizm, teraz jest hura, hej, do przodu, mamy wspaniały ustrój, wojna się skończyła, no to teraz
nas wszyscy powinniśmy się cieszyć i tak naprawdę chyba tak, że właściwie nie ma co za bardzo przeżywać. Ci, którzy nie potrafią się jakby włączyć w ten taki nastrój tego optymizmu i tej takiej nie powrócić do normalności, no to lądują w psychiatrykach. No przecież te zakłady psychiatryczne po wojnie to akurat też temat niebliski, no bo właśnie moja babcia jednak się jakoś nie wytrzymała tego hura optymizmu i jednak osuwała się coraz bardzo w ten swój obłęd, aż w końcu właśnie w takim szpitalu zmarła. No to ci ludzie mieli takich stygmat wariatu, prawda? Czyli albo jesteś normalnym człowiekiem, który nie chodzi do psychologa i nie mówi żadnych traumach, no albo jesteś wariatem i lądujesz u czubków. No stąd, nie wiem, no coś takiego jest w Polsce przecież do dzisiaj, że nie pójdę do psychologa, bo tylko wariaci chodzą do psychologów, prawda? No tak jest, to się oczywiście zmienia, ale zmienia się tak stosunkowo od niedawna. Także pod wpływem pandemii, tak? Nauczyliśmy się przyglądać sobie i tym właśnie, jak ta samotność na nas działa i naszej psychice. Ale ty, Michale, cytujesz badania z 2021 roku, z których wynika, że 23% badanych odczuwa wtórny stres traumatyczny w odniesieniu do wydarzeń II wojny światowej. To jest taka liczba, która się wydaje niewiarygodna. Znaczy ona też jest trochę mniej niewiarygodna, jeżeli popatrzymy na inne wyniki badań PTSD w Polsce. Tutaj my używaliśmy takiego narzędzia właśnie, które stosowane jest w badaniach przesiewowych. Możemy powiedzieć, że to są osoby o wysokim ryzyku stresu posttraumatycznego. Więc gdybym pisał tą książkę w sposób taki bardziej naukowy, to bym pewnie napisał z pewną taką rezerwą, tak, że to jest duże prawdopodobieństwo, że oni faktycznie mają PTSD, które gdzieś jest związane z jakimiś treściami związanymi z wojną. Ale jak popatrzymy na inne badania PTSD w Polsce, to też te odsetki są jakieś nieprawdopodobne. Na to zwraca uwagę profesor Maja Listulejska, która bada to zjawisko od wielu lat, jest taką prekursorką badań nad PTSD w Polsce. I ona zaczęła od tego, że próbowała w Polsce robić jakieś pierwsze badania na małych próbach właśnie osób, które doświadczyły właśnie jakichś traumatycznych doświadczeń w swoim życiu. Potem zaczęła robić badania na przykład na studentach tych uniwersytetów, jak się nazywa, Uniwersytet Trzeciego Wieku, tak, takich dla starszych osób, czyli docierała do tych osób, które w okresie prawdopodobnie dziecięcym miały, znaczy przeżyły okres okupacji niemieckiej jako dzieci. I potem zaczęła porównywać to z innymi badaniami, na przykład badania Bogdana Zawadzkiego i Agnieszki Popiel dotyczące powodzian na Dolnym Śląsku, tak, w czasie tej dużej powodzi, która tam miała miejsce w latach, połowie lat 90. I wszystkie te badania pokazują, że tam jest właśnie gdzieś 20-30%, w niektórych badaniach tam nawet 50% osób z PTSD. No i ona była zdumiona, bo jak popatrzymy na badania kliniczne, na przykład weteranów wojennych wracających z Iraku, Afganistanu, gdzieś do holenderskich żołnierzy, czy belgijskich, czy ze Stanów Zjednoczonych, no to zwykle to PTSD jest na poziomie 10-15% maksymalnie. To znaczy ludzie, którzy doświadczają takiej traumy, bardzo często z niej jakoś wychodzą, ale właśnie do tego potrzebne jest wsparcie psychologiczne, czyli możliwość, dostępność terapii, dostępność wsparcia psychologicznego, ale co najważniejsze, możliwość mówienia o tym, czego się doświadczyło, w sposób, w którym społeczeństwo, najbliżsi, znajomi pozwalają o tym mówić, są pełni uznania dla tych losów i tego w Polsce nie było. No jak sobie popatrzymy na przykład na ofiary przemocy seksualnej w Polsce, no to w ogóle to są historie zupełnie stabilizowane, prawda, na wiele pokoleń. W ogóle nie o tym się nie mówiło, o tych historiach nie dało się mówić po prostu. I chyba dzisiaj właśnie takie są tego efekty, to znaczy ta taka ogólna nadwrażliwość kolejnych pokoleń, ona też może wynikać z tego, że tamto pokolenie nie mogło tego normalnie, spokojnie opowiedzieć, nie znalazło odzwierciedlenia tego w treściach kultury, w filmach i ten. Filmy portretowały dokładnie tak, jak to właśnie było tutaj już powiedziane. Heroizm, żołnierzy, walki partyzanckie i to nie wszystkie, tylko Gwardii Ludowej, prawda, i Armii Ludowej.
Wszystko inne zostało zepchnięte na jakiś margines milczenia, tak? I to dopiero teraz powraca. Czyli mamy jakby do czynienia z kulturą pamięci, która jest z jednej strony przepełniona tymi treściami wojennymi, ale określonymi narracjami, które jednocześnie wcale na przestrzeni lat po wojnie nie dały dojść do głosu tym wszystkim pamięciom i teraz te pamięci zasadniczo dzisiaj zaczynają wybijać. Powiedziałeś o tej potrzebie opowiedzenia swojej historii. Właśnie taki bardzo przejmujący sposób zaczyna się czystka, kiedy zaczynasz od historii kobiety, historii zasadniczo zupełnie niezwiązanej z tematem książki, zupełnie. No właśnie, czasami tak jak się pisze książkę, trzeba napisać pierwsze zdanie i ono niesie. I ja też właśnie długo nie mogłam zacząć tych moich takich właśnie szkiców na temat babci. I właśnie przypomniałam sobie historię, krótko streszczę, takiej bohaterki mojego reportażu sprzed lat. To była kobieta, która popadła w nauk sex workingu. Czyli była uzależniona od prostytucji, to jest jedno z uzależnień behawioralnych. Była wykształconą kobietą, która miała pracę, męża, dziecko. Z powodów tam kryzysu finansowego postanowiła no właśnie zarobić łatwo jakieś pieniądze po to, żeby uratować rodzinę od tarapatów i jakby wsiąknęła właśnie w tamto środowisko nocnych klubów. Pojawiło się też uzależnienie od alkoholu. I ona właściwie przepadła na wiele lat, potem udało się ją wyciągnąć z tego dzięki fundacji La Strada. To właśnie dzięki tej fundacji jakby trafiłam do tej kobiety. I pamiętam, że tą rozmowę z nią, ona bardzo otwarcie opowiadała całą tę swoją historię. Ona się sama zgłosiła do tego reportażu, będąc anonimowa, ale to nie miało znaczenia. W każdym razie poświęciła mi bardzo dużo czasu i mnie to zawsze jakoś tak dziwi, że ludzie tak się spotykają z reporterem i opowiadają o swoich intymnych rzeczach, nie mając w tym przecież żadnego interesu najczęściej, zwłaszcza jak mówią to anonimowo. I oczywiście też ją zapytałam o to, mówię, dlaczego właściwie pani się zgłosiła i opowiada mi o tym, bo to rzeczywiście były traumatyczne absolutnie historie. A ona mówi, wie pani, bo ja już po prostu nie mogę żyć, dlatego że ja, nie wiem, tam powiedzmy 5 czy 6 lat byłam w tym nałogu, codziennie wymykałam się w nocy z domu i szłam do tego nocnego klubu i tam pracowałam jako prostytutka. Potem to były coraz gorsze kluby, oczywiście było coraz więcej alkoholu, coraz bardziej obrzydliwi klienci, ale ja nie mogłam sobie z tym poradzić. Natomiast moja rodzina cały czas udawała, że o niczym nie wiedzą. I mój mąż, i próbowałam rozmawiać z mamą, próbowałam rozmawiać z przyjaciółką i one krzyczały, nie mów, nie mów, nie chcemy o tym wiedzieć, to jest obrzydliwe. I ostatecznie, kiedy już wyszłam z tego nałogu, to rodzina mnie przyjęła. Ona mówi, rodzina mnie przyjęła, nie. Powiedzieli, że mogę wrócić do domu, że syn się o niczym nie dowie, będą trzymali to w tajemnicy. Nikt poza najbliższą rodziną się nie dowie, ale postawili mi jeden warunek. Nie wolno ci nigdy o tym mówić, co się działo z tobą. Nie chcemy o tym wiedzieć, po prostu tego nie było. Udajemy, że nic się po prostu nie działo. I ja mówię, no i co? Ona mówi, nie ma pani pojęcia, jak trudno jest z tym żyć. Z tym się nie da żyć po prostu. Bo ja tyle przeżyłam, ja bym chciała to komuś opowiedzieć, o tym, co się ze mną działo, czego ja się dowiedziałam o sobie. Ja miałam tak niesamowite przecież przeżycie i co? I to wszystko jakoś we mnie się gotuje. No i ona w końcu napisałeś, znaczy to był taki wywiad właściwie z nią, ona to autoryzowała. I potem właśnie do mnie napisała, że mi bardzo dziękuję i ja ją zapytałam, co pani teraz zrobi z tym numerem, nie wiem, to były wysokie obcasy chyba, a ona mówi, kupiłam sobie i schowałam sobie na dnie szuflady i teraz już jest dobrze i teraz już mi będzie dużo łatwiej żyć. I zapamiętałam to, bo to jest taka historia, która mnie jako reporterkę zawsze tak buduje, kiedy martwię się, że nie znajdę bohaterów do tekstu, prawda? No bo dlaczego ktoś miałby opowiadać mi o jakichś swoich właśnie traumatycznych historiach? I zawsze sobie przypominam o tej pani, o tej mojej bohaterce i o tym, że ona miała taką potrzebę opowiedzenia swojej historii. I wychodzę z założenia,
że wszyscy mamy taką potrzebę i wtedy mam więcej takiej śmiałości. Zawsze sobie tak mówię, że tak naprawdę moi bohaterowie na mnie czekają, że czekają na kogoś, kto przyjdzie i ich po prostu wysłucha, kto poświęci im należytą uwagę jakiś, komu będą mogli te historie dać w dobre ręce jakby, prawda? I myślę sobie, że jakby moja rola to jest po prostu tego nie zepsuć, nie spłoszyć. No to jest oczywiście jakieś uproszczenie na pewno, ale lubię o tym myśleć. I przypomniałam sobie właśnie tę historię, kiedy zaczęłam pisać o sobie, bo zrozumiałam, że we mnie też jest, że we mnie też kipi jakaś nieopowiedziana historia i może też, nie wiem, moje jakieś właśnie stany lękowe są związane z tym, że ja nie mogę tego opowiedzieć, bo jestem poblokowana, dlatego że pewne właśnie ścieżki w historii mojej rodziny chociażby są poblokowane, to znaczy tak można je opowiadać do tego momentu i potem jest taki znak stop. Stop, stop, stop. I jestem cały czas tak jakby obstawiona z tymi czerwonymi znakami stop. Poza tym nie mam śmiałości, no bo właśnie, bo przecież nikt o tym nie pisze, bo ja wcześniej jakby nie miałam do czynienia z takimi książkami o traumach. Pańska książka jest książką naukową, ale jednak napisana w takim języku eseistyczno, wręcz reportażowym. To nie jest taka stricte książka naukowa, która jest w ogóle ciężka w odbiorze. Więc takich książek ja nie znałam wtedy. W związku z tym miałam takie wrażenie, że to jest jakiś temat, który, nie wiem, może nie istnieje, prawda? Więc także z takich powodów właśnie miałam problem z tym opowiedzeniem historii, ale jak widać i w moim przypadku jednak ta pokusa i ta potrzeba zwyciężyła. Tutaj mi przychodzi do głowy kilka wątków takich interpretacji w ramach badań nad pamięcią. Po pierwsze, może po prostu zacznę je wymieniać. Jay Winter, historyk, który zajmował się pamięcią pierwszej wojny, mówił o czymś takim, że jakby rolą pamięci tych procesów upamiętniania była właśnie sama potrzeba taka wypowiedzenia, opowiedzenia tej historii i bycia usłyszanym, że bardzo często właśnie tylko o to chodziło. Z drugiej strony Wolfgang Steiner, kulturoznawca zajmujący się pamięcią, mówi o tym, że to, żeby ta historia była usłyszana, potrzebna jest pewna dyskursywna gotowość. To znaczy musi być jakaś taka rama interpretacyjna, do której można się odnieść po to, żeby ten głos został usłyszany. To, co mówisz o tym, że nie wie, czy to w ogóle jest historia, to pytanie, czy to, czego doświadczyła twoja rodzina, co ty przeżywasz, czy to w ogóle jest historia, czy to ma znaczenie, czy to jest ważne, to wydaje mi się bardzo ciekawe. A jednocześnie chciałabym zapytać Michała jako psychologa, jak ma się narracja, układanie historii, pisanie historii, nadawanie sensu do doświadczenia traumatycznego. Czy to samo w sobie może mieć taką funkcję terapeutyczną? No, w zasadzie taką najskuteczniejszą terapią traumy, najskuteczniejszą terapią PTSD jest terapia EMDR, ta, która jest oparta na takiej bardzo, bardzo głębokiej relaksacji i opowiedzeniu historii. To znaczy rzeczywiście jest tak, że umożliwienie właśnie takiego bardzo spokojnych warunków do tego, żeby powrócić do tych doświadczeń i je móc opowiedzieć. I pewnie tak właśnie było z tą bohaterką reportażu o sex workingu, tak? Znaczy, że to jest ta potrzeba jest, jeżeli ona się spotka z takim warunkiem, wyobrażam sobie, że taka rozmowa z reporterką może być właśnie też takim doświadczeniem. Potem jest upublicznienie tego, oczywiście w terapii tego nie ma, tak? Ale to jest ten moment, który jest leczący na poziomie takim zupełnie indywidualnym. Natomiast jak to wygląda na poziomie kulturowym, to tutaj myślę, że właśnie wszystkie teksty kultury i treści kultury, które pozwolą ludziom się odnaleźć swoje doświadczenie w tym, co inni oglądają w kinach, co inni czytają, o czym inni uczą się w szkołach. Tego w Polsce brakowało. Po 89 roku mamy taki nadmiarowy powrót tego, co zostało wtedy przemilczane, tak, cała historia, potem historia żołnierzy wyklętych, Katynia i one stają się jakoś, znaczy one powracają, ale w sposób taki nadmiarowy, tak, i też bardzo defensywny, to znaczy ja też myślę, że było mi dosyć wygodnie napisać tą książkę, teraz sobie właśnie o tym pomyślałem w trakcie tej naszej rozmowy, że
właśnie pochodząc z rodziny żydowskiej, mam takie poczucie, że ja mogę o tym napisać, tak? To znaczy, że właśnie może jest to dosyć wygodne dla mnie, bo nikt mi nie może zarzucić, że ja tutaj dokonuję, prawda, jakiegoś negacjonizmu, prawda, że próbuję przykryć traumę żydowską, czy próbuję przykryć na przykład historię zbrodni dokonywanych przez Polaków na Żydach opowiadaniem o tym, jak bardzo straumatyzowanym narodem są Polacy. Ale wydaje mi się, że my nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego negacjonizmu dzisiaj, czyli tej tendencji właśnie tej rywalizacji na cierpienia, tego przemilczania, tego wszystkiego, o czym trochę też postaram się pisać w tej książce, różnych nadwrażliwości, niechęci do mówienia o wszystkich tych czarnych kartach powstania, o których pisał kiedyś Michał Cichy, prawda, i które wtedy spowodowały straszny atak na niego, czy później ataki na Jana Tomasza Grossa po jego kolejnych książkach. Tego się nie da zrozumieć, jeżeli się nie zrozumie tego, że mamy do czynienia z jakąś ogromną właśnie nieopowiedzianą traumą Polaków, która też globalnie nie została też nigdy jeszcze w jakiś sposób uznana i Polacy żyją z takim poczuciem, że to nie jest, nie ma tej świadomości tych doświadczeń, których doświadczyli na przykład, nie wiem, no, mieszkańcy Woli w czasie Powstania Warszawskiego. No właśnie, jeszcze tylko wracając do tego, co powiedziałeś, że ty jakby odwołując się do własnej historii swojej rodziny, masz w pewnym sensie alibi, żeby o pewnych rzeczach pisać, to z kolei znowu jest defensywną postawą, dlatego że pokazuje, jak bardzo zideologizowany jest ten dyskurs dotyczący tych czasów. Tak bardzo trzeba uważać. Bardzo. No ja miałem nawet taki bo chciałem na początku opowiedzieć, pokazać jakieś wybrane historie, relacje ludzi, którzy doświadczyli jakiejś pacyfikacji wsi na przykład. I znalazłem znakomite źródło takich historii, jakim była baza zapisy terroru Instytutu Pileckiego. I poczułem przez chwilę takie wahanie, no zaraz, czy ja mogę w ogóle sięgać po bazę Instytutu Pileckiego, skoro wiem, że Instytut Pileckiego organizuje upamiętnienie Jana Maletki w Treblince, które ewidentnie jest wymierzone w pamięć żydowską Treblinki, tak? Że Instytut Pileckiego robi różne działania, które są moim zdaniem ewidentnie wymierzone w pamięć Holokaustu w Polsce, ale jednocześnie ten sam Instytut Pileckiego robi rzeczy fantastyczne, tak? Chyba pracowałaś tam kiedyś, czy nie, czy współpracowałaś z tym, więc nie wiem do końca, czy... Nie, okej. Okay. Ale to jest, nie, bo i co więcej, tam pracuje w ogóle wiele świetnych osób też, tak, którzy robią tam rzeczy znakomite właśnie dla upamiętniania tych spraw. I myślę, że bardzo dobrze, gdybyśmy byli w stanie to wyjąć z tej właśnie dialektyki negacjonizmu, prawda, która jest napędzana właśnie przez brak uznania. No właśnie, bo jest cała jakby lista tych tematów, jak rzeź wołyńska, rzeź Woli, rzeź Ochoty, te historie, które z jednej strony mówimy tutaj o tym przesycie tej kultury pamięci polskiej tymi tematami, a z drugiej strony właśnie takim niedosytem, że one nie zostały opowiedziane tak, jakbyśmy potrzebowali, tak żeby te indywidualne historie tych zwyczajnych ludzi, cywilów mogły się w nich jakoś odnaleźć i przejrzeć. Zaczęliśmy tutaj trochę tak odwoływać się do szerszego dyskursu, do tej pamięci Holokaustu, która tak naprawdę w dyskursie zachodnim wyznaczyła taką ramę, stała się taką opowieścią fundacyjną dla pamięci zachodniej. I wobec tej opowieści czasami mamy poczucie, że te polskie, nieżydowskie doświadczenia nie są pamiętane. Ty opowiadasz, Michale, historię, zresztą ja miałam podobną, kiedy do Warszawy przyjeżdżają badacze zajmujący się dialogiem, czy działacze zajmujący się dialogiem międzykulturowym i chcesz im opowiedzieć o Powstaniu Warszawskim i pytasz się, czy wiedzą, co to jest. No, nawet ja im chciałem opowiedzieć w ogóle, głównie chciałem im opowiedzieć o dzisiejszym antysemityzmie w Polsce na tym spotkaniu, bo oni o tym chcieli się dowiedzieć. No, ale przy okazji wspomniałem o Powstaniu Warszawskim, nie wiem do końca. I tak zobaczyłem jakieś takie, że oni tak jakoś zareagowali. Powstanie Warszawskie. No to zapytałem się ich wtedy, czy mam opowiedzieć coś więcej o tym, czy oni wiedzą o Powstaniu Warszawskim. I okazało się, że ta grupa, to była grupa takich właśnie aktywistów zajmujących się edukacją międzykulturową, antydyskryminacyjnymi działaniami w Stanach Zjednoczonych, absolwenci świetnych uczelni, najlepszych amerykańskich uczelni, często z doktoratami w ogóle. No i oni
Tam podnoszą ręce chyba 3 czy 4 osoby z tej 20-osobowej grupy, że słyszeli o Powstaniu Warszawskim. Potem jak zaczęliśmy rozmawiać, to się okazało, że oni usłyszeli, ale o Powstaniu w Getcie Warszawskim. I że oni, i nikt w tej grupie nie wiedział o Powstaniu Warszawskim. I wtedy sobie pomyślałem, ojej, no to jest jakiś duży problem. To znaczy, że to i ten problem, ja go banalizowałem zawsze, bo zawsze myślałem, że jak Polacy się wściekają, prawda, że nie wiem, Barack Obama użyje określenia polskie obozy koncentracyjne, od razu cała polska dyplomacja jest postawiona na baczność i musi zareagować. To myślałem, że to jest jakiś rodzaj nadwrażliwości, ale potem pomyślałem sobie, to może tak, ale do tego jest też kolosalna ignorancja na świecie, jeżeli chodzi o polską historię. I myślę, że Polacy mają tego świadomość i potem zaczęliśmy robić badania tego i okazuje się, że jeżeli chcemy, żeby Polacy znaleźli sobie więcej uznania dla na przykład cierpień Żydów czy cierpienia Ukraińców, to w takich nawet bardzo prostych eksperymentach, jak podawaliśmy informacje o tym, że na przykład jakieś muzeum II wojny światowej w Ameryce upamiętnia polskie cierpienia Polaków wojenne, to sama ta informacja już potrafiła osłabić właśnie tą defensywność, tą niechęć do upamiętniania Żydów u Polaków, tak? Czyli to jest coś takiego, to jest bardzo taki podstawowy mechanizm. To znaczy, jeżeli dowiadujemy się, że my jesteśmy też uznani, i to nie tylko u nas, nasza koleżanka Locha de Gisme w Belgii badała to wśród imigrantów z Kongo. Znowu, skąd u imigrantów z Kongo jakiś antysemityzm? A się nagle okazuje, że bardzo duża część z nich jest antysemitami faktycznie, że ma bardzo antysemickie poglądy. Oni nigdy nie poznali żadnego Żyda przed emigracją do Belgii. I okazało się, że jak zaczęła Laura to badać, to się okazało, że głównie wynika to z tego, że oni trafiają do tej Belgii i nagle się okazuje, że w Belgii, która nie tylko eksploatowała Kongo strasznie, ale dokonała ludobójstwa, tak, za czasów króla Leopolda II, że to było straszne ludobójstwo w Kongo, nie tylko nie było żadnych rekompensat, ale nie ma nawet pomników żadnych tego. Znaczy to w ogóle jest nieupamiętnione w Belgii. I oni znaczy, widzą... Przepraszam, są tak, pomniki króla Leopolda. To pomniki, wręcz odwrotnie właśnie. A z drugiej strony widzą, prawda, w Mechelen kazernę Dossin, prawda, fantastyczną instytucję upamiętniającą Holokaust. I mówią, tak, no Belgom bardzo łatwo jest upamiętniać zbrodnie dokonane przez Niemców, ale niech upamiętnią wreszcie zbrodnie dokonane przez nich samych. I oni zaczynają traktować Żydów jako rywali w cierpieniu. I to jest największy problem, o którym też piszę w tej książce, czyli myślenie o uznaniu historycznym, o uznaniu tych traum historycznych jako o takiej grze o sumie zerowej. Jak oni wygrali, to znaczy, że my przegraliśmy, tak? Bo w rzeczywistości tak nie jest. To znaczy uznanie historyczne Holokaustu może być punktem wyjścia do tego, żeby świat uznał też inne historie. I tak się dzieje. A z drugiej strony te przykłady, które podajesz z tym powstaniem warszawskim mylonym z powstaniem w getcie warszawskim. Ale tylko 3 wiedziało o tym powstaniu w getcie, co świadczy, że to po prostu jest w ogóle straszna ignorancja amerykańskich absolwentów uczelni, niestety. Wiesz, ja, jeżeli pozwolicie, tutaj się wtrącę, bo ja miałam podobny problem też z czystką, jak myślę sobie właśnie o tych moich blokadach, ale jeszcze bardziej skomplikowany, ponieważ ja jeszcze miałam świadomość, że z kolei właśnie rzeź wołyńsko-galicyjska to jest z kolei znowu taki temat zawłaszczony niejako, prawda, przez taką narrację prawicową, z którą mi jest zupełnie nie po drodze i mojemu ojcu również nie było po drodze z taką narracją. Czyli po prostu, jeżeli już rozpamiętujemy rzeź wołyńsko-galicyjską, no to w kontekście, że ci straszni Ukraińcy po prostu tak męczyli nas, biednych Polaków. No a to jest też uproszczenie. Ja nie należę do tego środowiska, które wypisuje na murach Wołyń pomścimy. Nawet takie naklejki widziałam, że pojawiły się na samochodach Wołyń pamiętamy, to odkąd wybuchła wojna w Ukrainie. To zupełnie nie jest mój świat. No. Ja zresztą pamiętam, że jak nawet zbierałam materiały do czystki i w pewnym momencie wykonałam jakiś ruch w stronę właśnie takiego środowiska mojego pokolenia, no dzieci, ocaleńców właśnie z rzezi, no to pamiętam, że bardzo nieprzyjemna była reakcja, bo ja jestem z Gazety Wyborczej, w związku z tym ja nie mam prawa należeć, prawda, do tego środowiska dzieci Wołynia. No jak to nie mam przecież, prawda? Rodzinę Surmiaków wymordowano w Pustomytach, no, podczas jednego zjazdu, tortury, no naprawdę, no, jakbym się miała licytować. To jest wszystko aż takie
nie wiem, aż... Ale jak... jednak ta książka wypłynęła z takiego poczucia, że jest to historia nieupamiętniona. No bo ja ją chciałam właśnie opowiedzieć ze swojej perspektywy, no pokazać, znaczy, że też wynikało to z jakiejś niezgody na zawłaszczenie tej naszej historii, tej naszej traumy. I dlatego tam pokusiłam się właśnie jakieś tło historyczne, zawsze mnie zastanawiało, skąd taki wybuch tej nienawiści wobec Polaków, prawda? No i się okazało, że oczywiście no to ta historia się nie zaczęła tak naprawdę w 1943 roku, więc oczywiście starałam się to w taki sposób pokrótce, rzecz jasna, opisać i bardzo wyraźnie zaznaczyć, że we mnie nie ma, ani w moim ojcu nie ma właśnie jakichś takich chęci odwetowych i nie interesuje mnie jakieś tam, nie wiem, proszenie o wybaczenie. Nie wiem, kto kogo miałby prosić o wybaczenie, no bo już właściwie ci ocaleńcy, nawet mój ojciec, no jeden z najstarszych, już nie żyje. No to właściwie my zostaliśmy teraz to, co ktoś miałby mnie przepraszać, prosić o wybaczenie. Nie, to jest w ogóle dla mnie absurd myślenie właśnie w takich kategoriach narodów. A jednak są środowiska, w których właśnie takie pragnienie jakiegoś odwetu albo jakiegoś triumfu ciągle funkcjonuje. To mnie bardzo dziwi. Teraz się przenosimy trochę w te czasy teraźniejsze, kiedy za naszą granicą trwa wojna. I tak zastanawiam się w kontekście tych końcowych rozdziałów twojej książki, jakby jak poradzić sobie z tą traumą historyczną, jak ją przepracować, jak zacząć opowiadać historię na nowo. Mówisz o potrzebie historii sprawczości, ale jak do tego podejść, jak to rozumieć, w jakim czasie my tak naprawdę dzisiaj żyjemy? Czy jeszcze jesteśmy w tym powojniu, kiedy radzimy sobie z tą traumą historyczną, czy... Przed wojną, jak mówi Donald Tusk, tak? Czy przed wojną, jak mówi Donald Tusk? No właśnie, znaczy to są bardzo złe czasy na to, żeby wyjść z tych następstw traumatycznej historii. Znaczy ja trochę mam... Bo to jest z jednej strony zmiana naszej opowieści o przeszłości, tak, żeby troszeczkę sobie właśnie dostrzec tą sprawczość nawet w tych sytuacjach beznadziejnych, żeby nie opowiadać jej wyłącznie z perspektywy byliśmy ofiarami, mordowano nas, ale właśnie szukać tych no jakoś właśnie też tych elementów takich właśnie sprawczych, jakichś takich, gdzie ludzie próbowali jakoś sobie radzić w tych sytuacjach. Jest taki moment, w którym myślę, że nasze książki są bardzo sprzeczne ze sobą. Ja nawet nie miałem takiej świadomości tego, jak bardzo ja piszę z mojej perspektywy rodzinnej, bo ja próbuję tą książkę pisać w taki bardzo sposób właśnie zdystansowany, ale jest taki moment, że jak piszę o tych sprawczych elementach historii, tych elementach historii, które nie pasują do naszej martyrologicznej opowieści, no to przywołuję tam na przykład historię Galicji końca XIX wieku. W mojej rodzinie to jest jakaś zupełna idylla. Moja rodzina była niedawno opisana w takiej książce o żydowskich magnatach naftowych zachodniej Galicji. I cała ta opowieść rodzinna jest po prostu, no to jest fantastyczny kraj, gdzie się pisało doktoraty o Helderlinie, gdzie były wspaniałe kawiarnie, gdzie taka mała Kołomyja, w której moi przodkowie mieszkali, to był mały Wiedeń tak naprawdę. I to jest bardzo interesujące, bo w tej książce, ten XIX wiek w Galicji, to jest po prostu bida z nędzą, to jest w ogóle życie... Ale pochodzimy z innych światów. Właśnie. I to jest potwierdzeniem tego, co tezy, którą postawiłem w tej książce, że tym, co kształtuje polską wspólnotę, jest trauma wojenna, że to doświadczenie śmierci jest w bardzo krótkim czasie, jest czymś, co jest wspólne dla Polaków, bo wcześniej tak naprawdę te różne mniejsze bądź większe traumy, one nie były podzielane społecznie, to znaczy, że nawet ta właśnie galicyjska bieda, o której no wiemy, że była, tak, ona w tych zamożnych miasteczkach na przykład już nie była w ogóle odczuwana. Tak? Ona, to były bardzo różne doświadczenia. Tak? Doświadczenie na przykład traumy pańszczyzny znowu były bardzo odmienne od doświadczenia ziemiańskiego czy miast w tym samym czasie. Więc to,
To jest ciekawe też, znaczy, że mamy zupełnie, że te historie, które ja bym powiedział, o, możemy opowiadać te historie jako jakąś alternatywę do tej martyrologicznej historii. Znowu, ta sama zachodnia Ukraina, pewnie w podobnej odległości od Lwowa, tylko w innym kierunku, mamy, chociaż nie, ta historia dotyczyła tego bardziej odległego miejsca, tak, ale też zachodnia Ukraina, tak? Jednak zachodnia. Jednak zachodnia. To jest ciekawe bardzo. To znaczy, jak bardzo różne są te miejsca, no ale znajdźmy trochę docenienia dla tej historii właśnie, która się nie mieści w naszych podręcznikach, które są heroiczno-martyrologiczne. A brak tam jest właśnie historii przedsiębiorczości na przykład, czy kultury. No, nasze społeczeństwo przede wszystkim było ogromnie klasistowskie. No myślę, że sobie chyba też aż do końca nie wszyscy zdajemy z tego sprawę, jak bardzo, jaka była różnica no, pomiędzy właśnie mieszkańcami jakiejś małej wioski, a mieszkańcem miasta, już nie mówiąc o poziomie wykształcenia, czy jeszcze właśnie o czymś, co już należy do przeszłości, mianowicie tytuły szlacheckie, arystokratyczne. No, takie były jeszcze podziały. Ja na przykład o tym, że moja rodzina wywodzi się z takiej nędzy, też nie wiedziałam, ponieważ nikt też jakoś o tej biedzie tak specjalnie w domu nie mówił, o tej biedzie moich dziadków i pradziadków. Ja to właściwie wyczytałam Martina Polaka w książce Cesarz Ameryki bodajże. I ona, ja to po prostu no, czytałam jak zahipnotyzowana, bo to dokładnie właśnie opowieść o tych terenach, z których wywodzi się moja rodzina, te wsie, i ja właściwie zaczęłam to jakoś porównywać no, z tymi strzępkami informacji, jakie mam na temat moich pradziadków. No i to się wszystko zgadzało, no, czyli oni musieli też przeżyć na przykład właśnie te fale niesłychanego zupełnie głodu w Galicji. No tak, no właśnie cesarz Ameryki, tak, no to jest jakby o mojej rodzinie i też pewnie część z nich wyemigrowała, chociaż no, akurat ta rodzina, o której wiem więcej, wyemigrowała później do Francji, ale to już w latach 20. Tak, no, wojna jest wspólnym doświadczeniem, tylko że no, znowu różni ludzie inaczej tę wojnę wspominają. Ja też pamiętam kiedyś rozmowę z pewną panią, która jeszcze w latach 90. mieszkała w Alejach Ujazdowskich i mieszkała tam od przedwojny, bo to jest mieszkanie jej rodziców, i ona mówi, ja całą okupację miałam w każdy czwartek naukę angielskiego. Przychodziła do mnie pani i ja miałam lekcję angielskiego. I mówi, ja wojnę, no może powstanie, no to, ale to wtedy chyba wyjechaliśmy z mamą. Tak, także można i tak pamiętać wojnę nawet w naszym mieście, prawda? Tak jak powiedziałam, no nie możemy do jednego, nie możemy się zrównywać no, z ludźmi, którzy byli skazani na mieszkanie w getcie. To ten mur był, to nas podzieliło, te doświadczenia no, w sposób zupełnie już nieodwracalny, prawda? Że ktoś musi mieszkać w getcie, a ktoś nie musi. Myślę, że jest więcej jeszcze takich wspólnych mianowników. Myślę, że też jednak ta no, korzenie jednak właśnie chłopskie, które jednak charakteryzują no, zdecydowaną większość naszego narodu. Akurat może to nie jest w pana przypadku, ale myślę, że dzisiaj no, też większość z nas no, no, ma te korzenie. Ja ich mam i się oczywiście o nich pamiętam, ale zresztą no, wspaniała książka Chłopki też nam jakby pokazuje, jak bardzo ten świat, którego już nie ma, bo przecież autorka opisuje świat, którego nie ma, bo ona opisuje wyłącznie życie chłopstwa sprzed wojny, prawda? Więc tego świata nie ma, ale ten świat ciągle jest właśnie w tym, co odziedziczyliśmy po tych naszych dziadkach, prawda, po rodzicach również często, w tych naszych uprzedzeniach, lękach, jakichś odruchach nawet. To wszystko ciągle żyje, to ciągle wszystko funkcjonuje i pewnie jeszcze będzie żyło dłużej. Ja myślę jeszcze, tak wracając do twojego pytania o tym właśnie, czy literatura może być terapeutyczna, to ja bym chciała powiedzieć coś takiego, że myślę, że sama literatura nie, ale literatura pozwala nam przepracować niesłychanie ważny etap w terapii, jakim jest zrozumienie, prawda? Bo bez zrozumienia chyba tej terapii, no nie wiem, ja jakoś tak nie bardzo wierzę. To znaczy, no oczywiście można całe życie jechać na psychotropach, ale chyba prawdziwa terapia polega na przepracowaniu czegoś, no a tego nie ma bez zrozumienia, więc literatura, czy w ogóle opowiadanie, pisanie również, słuchanie,
pozwala zrozumieć, więc już jesteśmy bliżej celu, ale też nie uważam, żeby to już było, jeszcze było wszystko, to znaczy jeszcze czegoś brakuje, żeby ta terapia się chyba mogła spełnić. No może dzięki historii staje się to doświadczenie takim poręcznym pakunkiem, który można łatwiej jest odłożyć, kiedy on się tak nie rozłazi na boki. Rozmawialiśmy o chłopkach tutaj na spotkaniu przedostatnim, gdzie czystka również jest taką i twoja historia ważną bohaterką tej książki. Czas oczywiście nas goni jak zawsze, ale mamy jeszcze trochę, jeszcze parę minut na to, żeby wysłuchać komentarzy czy pytań od państwa, także od publiczności, która wysłuchuje tej dyskusji online, więc zapraszamy teraz do zadawania pytań. Ja mam takie pytanie. Dobrze, potem. Ja mam takie pytanie. Opisana trauma dotyczy społeczeństwa polskiego. I czy jest to możliwe, żeby takie traumy dotyczyły również innych społeczności, innych narodów? Zważywszy na to, że w Polsce jest taka bardzo silna narracja martyrologiczna i w jaki sposób ona mogła wpłynąć na to, że takie traumy powstały i trzymają się dosyć mocno w nas, prawda? I czy ten mechanizm jest na tyle uniwersalny, że może dotyczyć i innych narodów? Proponuję, żebyśmy zabrali pytania. Dzień dobry, bardzo dziękuję za ciekawą dyskusję. Mam w zasadzie dwa pytania. Pierwsze dotyczy tej traumy pańszczyzny, którą tutaj już państwo wywoływali. Kacper Pobłocki też w swoich pracach, artykułach postulował zajęcie się tym zjawiskiem. Pytanie dotyczy tego, czy właśnie państwo dostrzegają w ogóle taką traumę, czy ona się pojawia w badaniach, w opowieściach, czy ona nie została, czy nie jest jakoś tak teraz trochę na nowo odkrywana, tworzona i wciskana tam gdzie jej nie było, czy to jest rzeczywiście zjawisko, które gdzieś powstaje oddolnie, w związku z czym takie też bardziej ogólne pytanie, co sprawia, że niektóre traumy stają się traumami, a niektóre są gdzieś zamiatane pod dywan, przepadają i zostają wyparte przez inne. I drugie pytanie dotyczy tego, że II wojna światowa była wywołana przez pokolenie straumatyzowane I wojną światową i tak moglibyśmy się w zasadzie cofać do początków historii i gatunku ludzkiego, znajdując kolejne traumy, kolejne jakieś wydarzenia, które traumatyzują ludzi. W związku z czym mam pytanie o z jednej strony wyjątkowość tej traumy II wojny światowej, a z drugiej o to, czy możemy i na ile w ogóle zasadne jest przykładanie współczesnych pojęć psychologicznych do badania historii, czy moglibyśmy na przykład w XVIII wieku mówić o traumie potopu, a w XIX wieku o traumie rozbiorów. Dziękuję. Dzień dobry, ja jeszcze chciałem dopytać o kwestię tego, jak poszczególne pokolenia reagują na te traumy. Obchodziliśmy wiele razy, mam nadzieję, że za kilka miesięcy, za kilka tygodni w Domu Spotkań z Historią też obejdziemy 35. rocznicę Okrągłego Stołu. Jeżeli się rozmawia z ludźmi, którzy przy tym stole zasiedli, typu profesor Rejkowski, typu towarzysz Ciosek, to oni mają naprawdę głęboką traumę tego, żeby w Polsce nie lała się znowu krew. Jeżeli oni opowiadają o tym, dlaczego zasiedli do Okrągłego Stołu, to u nich powraca ta historia, żeby w Polsce się znowu nie lała krew. Dwa pokolenia później mamy prezydenta, który żałuje, że nie było mu dane w 1989 roku walczyć o Polskę. Czy to nie jest tak, że to pokolenie, które przeżywa tą traumę, może na nią zareagować w przyszłości bardziej konstruktywnie niż
niż to pokolenie, któremu tą traumę infekujemy później w jakiś sposób kulturowi. Dziękuję bardzo. Z zapamiętaniem. Dobrze, to pierwsze pytanie. W książce Traumaland ja bardzo dużo piszę o innych, nie tylko narodach, ale też grupach etnicznych, grupach rdzennych, na przykład Indianach Lakota, u których obserwuję dosyć podobne następstwa doświadczenia traumy związanej z podbojem, kolonizacją, różnymi okupacjami, jak w wypadku Polaków, tak? To znaczy, to nie jest tak, że jesteśmy unikalni. Z drugiej strony, na przykład Grecja jest też ciekawym punktem porównania, który też pojawia się w tej książce, punktem odniesienia, bo Grecy z kolei mają też taki, to jest dokładnie odwrotnie jak u nas, to jest w jakimś sensie symetrycznie, bo mają potężne traumy z czasów okupacji niemieckiej, które znowu bardzo determinują sposób zachowania Greków dzisiaj, tak? Liczba teorii spiskowych na przykład wokół na przykład kryzysu gospodarczego i tak dalej. To jest bardzo podobne jak u nas. Użycia też tych argumentów historycznych, prawda? Kiedy Niemcy nam zapłacą wreszcie odszkodowania i tak dalej, jak to się pojawia w debacie politycznej. To jest bardzo podobne jak w Polsce, ale też właśnie takie bardzo mikro zachowania, taka codzienna nieufność wobec instytucji, właśnie niepłacenie podatków i tak dalej. Wiele podobieństw widać i w rankingach zaufania zwykle Grecja i Polska są dosyć podobnie wyglądają, to znaczy są na takim dnie rankingów zaufania w Europie, te dwa społeczeństwa. I Grecy też, no to jest ciekawe, no Grecy, prawda, mieli podziemie komunistyczne w zasadzie, tak, i oni chcieli być częścią bloku wschodniego po wojnie, ale podobnie jak u nas, Jałta nie pozwoliła im na samostanowienie. To znaczy oni po prostu musieli znaleźć się po tej drugiej stronie, tak? Po tej, do której my z kolei chcieliśmy należeć. I myślę, że ten brak poczucia sprawstwa bezpośrednio po wojnie jest podobnym doświadczeniem w tych obu społeczeństwach. To też spowodowało, że mamy Greków w Polsce, prawda? Greckich uchodźców, którzy byli tam z powodów politycznych, musieli opuszczać Grecję i w tej komunistycznej Polsce nagle znaleźli dla siebie miejsce gdzieś na Dolnym Śląsku. Teraz, więc tak, znaczy tych podobieństw widzę dużo z innymi społeczeństwami, które po pierwsze doświadczyły traumy, a po drugie po okresie właśnie wojny, okupacji czy zbrodni kolonialnych nie miały możliwości w jakiś spokojny sposób odbudować swojego życia, tak? Znaczy nie było tego następującego potem prosperity, demokracji i zdolności do też jakiegoś samostanowienia. I to myślę, że jest ten schemat, który jest bardzo podobny w tych wielu narodach. Podobnie jest z Izraelem, to znaczy ci ocalali z Holokaustu, którzy trafiają do Izraela, przez kilkadziesiąt lat nie mogą opowiedzieć swojej historii, ponieważ nie wolno mówić o bierności, tak? Nie wolno mówić o tym, że się było ofiarą. Można było być powstańcem w getcie i partyzantem żydowskim w lesie. Ale bardzo długo nie można opowiedzieć o tych doświadczeniach codziennych życia po aryjskiej stronie na przykład, tak? To i dopiero to pokolenie jest, nawet się szydzą z nich inni, że to jest mydło, tak? Tak mówią o nich ich rówieśnicy pochodzący z rodzin, na przykład z Bliskiego Wschodu, tak, Mizrahim. Więc znowu mamy też pokolenie i różne nadwrażliwości Izraelczyków dzisiaj, ich nieufność wobec świata jest naprawdę... Przypomina mi zupełnie język, który znamy z czasów ostatnich 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Teraz kwestia, i to jest niezwykle ważne pytanie, które... To może jeżeli mogę właśnie, bo przyszło mi do głowy, że odpowiedź na Pani pytanie a propos innych narodów. Przypomniała mi się właśnie moje doświadczenie amerykańskie. Napisałam kiedyś książkę o Ku Klux Klanie, nawet wspominałaś o tym. Poznałam rasistów amerykańskich i sobie wtedy zdałam sprawę, jak ogromnie tam pracują, jak cały czas pracują te traumy czasów niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych. Totalnie nieprzepracowane i tak naprawdę zupełnie nierozliczone. No przecież co się działo w czasach niewolnictwa, no to wszyscy możemy sobie przeczytać. Tak naprawdę chociażby za słynne lincze, o których się w ogóle przecież nie mówiło w szkołach, chyba od niedawna się w ogóle mówi w Ameryce otwarcie o tych linczach. Nikt nigdy tak naprawdę nie został ukarany. No to w ogóle jest coś niewiarygodnego. No po prostu nagle w latach 60. nagle, aha, no dobrze, no to już, to
znaczy tak, najpierw zniesiono niewolnictwo, ale oczywiście dyskryminacja i tak naprawdę niewola ludzi czarnoskórych w Stanach właściwie trwała przez jeszcze 100 lat, do lat 60. XIX wieku, kiedy wreszcie no, wprowadzono równe prawa i wtedy tak jakby no, w zasadzie nic nie było. To żyjemy od początku jakby, resetujemy się, prawda? I nie, i te traumy niesłychanie pracują cały czas w amerykańskim narodzie i to widać zresztą przecież właśnie dlaczego tam wybuchają co i róż takie te emocje, prawda? Bo no z jednej strony to jest jakieś ogromne poczucie winy i taka wręcz hiperpoprawność polityczna właśnie wobec Afroamerykanów, a z drugiej strony właśnie radykalizowanie się takich grup jak chociażby ten Ku Klux Klan, który poznałam tak trochę od środka i to jak tam pracują właśnie, jak tam pracuje przeszłość nieopowiedziana, nieprzepracowana, niezrozumiała jest rzeczywiście czymś niebywałym. Także tak naprawdę no, wszędzie reagujemy w podobny sposób i najgorzej jest udawanie, że nic się nie stało. Przy czym właśnie też, znowu nie tak zupełnie wszędzie, ponieważ myślę, że te kraje, które były właśnie imperiami kolonialnymi, tak jakbyśmy na przykład badania porównujące to, jak te przeszły, nie wiem, skoncentrowanie na tych historycznych traumach może na przykład niszczyć zaufanie, czy skłaniać do wiary w teorie spiskowe, to widzimy głównie właśnie w tych grupach mniejszościowych, więc podejrzewam, że tak będzie właśnie z ofiarami, znaczy osobami, no cały ten ruch Black Lives Matter, prawda, który teraz wyciąga historię niewolnictwa i robi z tego coś naprawdę ważnego, to tak, natomiast pytanie, czy na przykład, nie wiem, no nie widzieliśmy tego wśród nie, białych Brytyjczyków, tak, czy nawet w Hiszpanii, to jest ciekawe, która ma tą historię wojny domowej i ten, nadal w Hiszpanii to zawsze znaczy nie było obcych wojsk na terenie Hiszpanii, tak? To znaczy to było to poczucie sprawstwa, nie, może się mylę, ale wydaje mi się, że jednak poczucie takiego sprawstwa imperium kolonialnego, nawet jeżeli ono zostało utracone w dużej mierze, ono nie tworzy takiej skali traumy, jaką mają te narody, które tutaj na przykład żyją na tych terenach, które właśnie Snyder nazywa Bloodlands, gdzie 14 milionów ludzi. I to jest ta unikalność, jeżeli Jan się pytał właśnie o to, no właśnie, dlaczego się koncentrujemy na tej jednej traumie wojennej, prawda? A przecież ci ludzie mają za sobą pierwszą wojnę światową, która jest bardzo słabo w Polsce opowiedziana, kiedy też setki tysięcy ludzi giną, tak? Chyba, nie wiem, czy nawet miliony. Tak, tylko że w pierwszej wojnie światowej ginęli raczej żołnierze głównie, prawda? A właśnie w czasie drugiej wojny światowej przede wszystkim ta ludność cywilna, więc... Tyle, że ci żołnierze też... to wcielani do armii, zwykli ludzie też, nie? Znaczy, no, to lepiej tutaj nie robić jakichś rankingów. Nie, no tak. Ale z Hiszpanią, tak. No to przecież jest świetna książka Strupy Katarzyny Kobylarczyk, która właśnie mówi o tych traumach hiszpańskich właśnie po wojnie domowej i to się okazuje, że to też jest nieprzepracowane, że też ten naród jest strasznie straumatyzowany i po odejściu jakby, po zakończeniu rządów Franco też tak nagle po prostu jakby się wszyscy się tak rozeszli i na zasadzie nic się nie stało. Nieprawda, no, ten strup ciągle gdzieś tam to wszystko pod tą zabliźnioną ledwo raną jeszcze buzuje i jeszcze wymaga właśnie opowiedzenia. Czekamy w takim razie na ten zwrot traumatyczny, to jak mówisz, na te historie, które zostaną opowiedziane. Ale jeszcze, bo to jest, w ogóle wracając do tego pytania o tych, to są, chyba się zgadzamy do tego, że są retraumatyzacje, znaczy, że kolejne takie doświadczenia, znaczy ludzie straumatyzowani, mają większą tendencję do wiary, wiem, w teorie spiskowe właśnie, większa nieufność i tak dalej. To jest świetne podglebie, dlatego żeby te konflikty dalej się napędzały i tworzyły kolejne traumy, prawda? Więc to oczywiście nie nad wszystkim mamy kontrolę i nie mamy wpływu na to, że jakiś, nie wiem, szalony Putin znowu nas najedzie, prawda, czy Hitler, ale jednak zwiększają ryzyko tego, że napięcia na przykład wewnętrzne przerodzą się w kolejne traumy. No jak sobie myślimy o tych Polakach i Ukraińcach na Wołyniu, no to jest jednak jakby... Tak, z jednej strony ta Pawłokoma, z drugiej strony no właśnie ta ogromna skala zbrodni, do których dochodzi w Galicji i na Wołyniu ze strony ukraińskiej, to ja myślę, że to są ludzie, którzy no mają swoje historie też, tak? To znaczy tam przez te tereny się przetaczali Petlura, Budiony z Nestorem Machno i po prostu no, różne historie, które tam się działy w czasie I wojny światowej, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, one na pewno tworzą predestynują ich do tego, żeby znowu dokonywać takich zbrodni. Znaczy dla mnie to w książce Czystka te opisy takich właśnie, takie bardzo
czasami naturalistyczne tych scen zbrodni, tak, obdzierania ofiar ze skóry i tak dalej, co w sumie no, w tych wspomnieniach wołyńskich jest stosunkowo częste, takiej nadmiarowej brutalności, tak, znaczy nie tylko zabijania, ale też jakiegoś sadyzmu w tym. No wydaje mi się, że to można by tłumaczyć też jakimiś wcześniejszymi doświadczeniami. Natomiast znowu broniłbym tego, że to doświadczenie II wojny światowej właśnie przez swoją skalę, przez skalę tego, co właśnie Snyder opisuje jako te skrwawione ziemie, jest unikalne. To znaczy, że to, że ono się odróżnia od innych doświadczeń wcześniejszych, które doświadczyły albo części populacji, albo no nie były tak skrajnym doświadczeniem. Jak mówimy o traumie, też zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie książka Kacpra Pobłockiego i była taka otwierająca oczy, chociaż wiem, że historycy często zarzucają brak warsztatu. I no to jest książka napisana przez antropologa, który próbuje opisywać to, ale korzystając z bardzo ciekawych właśnie też amerykańskich takich ram pojęciowych, właśnie dotyczących niewolnictwa, dotyczących też działania zbiorowego, rewolucji i tak dalej. To dla mnie to było bardzo ciekawe i też taka nieopowiedziana historia. No już jest teraz opowiedziana dzięki tej książce, dzięki książce Adama Leszczyńskiego, Michała Rauschera, Chłopkom. No tego już trochę mamy na szczęście i trochę więcej o tym dziedzictwie już wiemy. I ostatnie pytanie to jest to, które dotyczyło pokoleń. I no, bardzo ciekawa refleksja dotycząca właśnie też tego, jak reagowali architekci Okrągłego Stołu, tak? Znaczy, że to koncyliacyjny przebieg Okrągłego Stołu właśnie może faktycznie zawdzięczamy temu, że Rejkowski w dzieciństwie no, jakby przeżył jako młody człowiek, nawet nie dziecko, jako młody człowiek przeżył wojnę, o czym nie opowiada za bardzo dużo. I pewnie inni ludzie, którzy byli zaangażowani w ten proces, mieli podobne wspomnienia, tak? Nie wiem, Bronisław Geremek też był przecież dzieckiem ocalałym z Holokaustu. I wiedzieli, że ten przelew krwi to jest najgorsze, co się może stać i tego trzeba unikać. I to jest interesujące w sumie, jak patrzymy na takie badania porównujące to międzypokoleniowo, tą traumatyzację wojenną w Polsce. No, niedawno mój współpracownik z Australii, który to bada w Polsce, właśnie te różnice między pokoleniami, zaobserwował coś, co go bardzo uderzyło, że taka traumatyzacja wojenna jest stosunkowo najsilniejsza w najmłodszym pokoleniu z tych, które badał w Polsce. To znaczy on nie badał osób ocalałych, ale badał pierwsze pokolenie powojenne, drugie pokolenie powojenne i trzecie pokolenie. I takie właśnie ci ludzie, którzy mają, nie wiem, mówią, że mają problem z zasypianiem z powodu jakichś myśli o wojnie i tak dalej. Oczywiście tego nie ma bardzo dużo, ale jest stosunkowo więcej w najmłodszym pokoleniu. I on mówił, że może to wynika właśnie z faktu, że po 89 roku ta historia bardzo mocno takim szturmem wtargnęła do naszego życia, do naszej kultury, do polityki, do szkół. I właśnie no, może tak naprawdę teraz to jest bardziej efektem tej transmisji, a nie jakichś procesów rodzinnych, czy takich, czy genetycznych, czy epigenetycznych, czy jakichś takich, nie wiem, sposobów wychowania, czy treści przekazywanych w rodzinach. Więc to jest takie jedno zaskakujące moim zdaniem odkrycie z tych badań. Ja tylko tak tytułem puenty przypominam sobie, bo czytałam właśnie te badania profesora Stefana Baleja na temat psychicznych skutków wojny i on je przeprowadzał w 1946. I pamiętam, tam jest takie zdanie, to jest niesamowite, że już przecież cały rok upłynął od końca wojny, a tyle jeszcze ludzi nosi ślady psychiczne. Więc byłby zdziwiony, gdyby słyszał naszą rozmowę dziś. Dziękuję. Dziękuję za tę puentę. Świetnie pasuje do naszej rozmowy. Dziękuję Państwu bardzo też za udział, za wysłuchanie. Dziękuję naszym gościom. Chyba należą się brawa na koniec. I zapraszam od razu na kolejną rozmowę 11 czerwca. Temat dotyczący dzieci. W ujęciu historycznym naszymi gośćmi będą Beata Chomontowska i Marcin Stasiak. A dziś dziękuję. Dziękujemy bardzo.